Polska mówi, Andrzej Dybowski, dzień dobry. Ze mną jest gość, pan Jerzy Strączyński, historyk, bioenergoterapeuta, pisarz. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Chciałbym pana zapytać o leczenie metodami niekonwencjalnymi na odległość. Czy to działa? Tak, z tym, że tak jak mówię, w cudzysłowie leczenie, bo na to staramy się, ponieważ jestem również członkiem cechu, staramy się wychowywać młodych bioterapeutów, żeby nie używali słowa leczenie, tylko oddziaływanie, bo leczą lekarze mnie, my wspieramy organizm. Działanie na odległość, bardzo znana metoda, bardzo stara metoda, bardzo często kwestionowana przez świat nauki. Często odbywa się ona przez telefon, to znaczy z jednej strony jest pacjent gdzieś tam bardzo daleko, z drugiej strony my rozmawiamy przez telefon i to działanie nie jest przez telefon, od razu mówię, to nie o to chodzi. Kiedy można działać na odległość przy pomocy rozmowy z drugim człowiekiem, może być to zdjęcie na przykład drugiego człowieka, czysto jest to zdjęcie, co ono reprezentuje? System energetyczny drugiego człowieka. Czasem się używa tak zwanego pojęcia hologramu. Nawet takie zdjęcie niecałe do połowy, czy zdjęcie przez paru lat nie przeszkadza. Forma zawiera treść. Forma zdjęcia, a nawet te zdjęcie może być nieostre. Kiedy my się wczuwamy, wyłapujemy kontakt energetyczny z drugim człowiekiem. I kiedy mamy ten kontakt z drugim człowiekiem, skupiamy się mentalnie i robimy zabieg jakby mentalny na odległość. Możemy ręką jakoś machać w tym kierunku, możemy wodzić ręką nad zdjęciem, prawda? Transferować energię określonego typu, na przykład jeżeli jestem zapalny, to likwiduję, jeżeli są braki energetyczne, to uzupełniam, oczyszczam, udrażniam przepływy, więc to działanie odległość jest czasami bardzo skuteczne. Ja w wielu przypadkach działam na bardzo długiej odległości i pacjenci mówią, że to działa i nawet lekarze korzystają często z moich usług. Więc to działanie jest możliwe. Jest możliwe. Jeśli chodzi o telefon, to nie chodzi o to, o ten kabel albo to, co idzie tam w kosmosie, tak, te fale elektromagnetyczne. Chodzi o to, że my się wczuwamy albo próbujemy się połączyć energetycznie poprzez dźwięk głosu. Wibracja głosu jest tak samo identyfikująca jak odpuszki palców, odcisk opuszka palców czy tęczówka oka. Jeżeli się utrwali barwę głosu, zapamięta się tą wibrację, to wtedy można połączyć się z drugim człowiekiem i jest ta nić połączenia i wtedy to również działa. Hipotetycznie dzwoni do pana pacjent, pacjentka i mówi: mam duże problemy, migrena, boli mnie głowa. Ile potrzebuje takich, nie wiem, wykonać telefonów, jak długo one trwają i czy spotkań? Działanie na odległość, uważam, że jest to wyjątkowa sytuacja. Najbardziej potrzebne są zabiegi bezpośrednie. Więc jeśli chodzi o ilość zabiegów, ja stosuję mniej więcej dwa, trzy zabiegi w odstępie tygodnia albo dwa razy w tygodniu, prawda? Jeżeli nie ma pomocy, nie ciągnę tego dalej. A jeżeli czasu trwają takie zabiegi? Od 20 do 40 minut. Pierwszy zabieg jest dużo dłuższy. Te następne są już krótsze. Jeśli chodzi o głowę, to są rzeczy dość proste, tylko trzeba pamiętać, że czasami bóle głowy mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Więc tutaj bym radził, jeżeli to są bóle na przykład jakieś trwałe, tępe, konieczna jest wizyta u lekarza. I dopiero u nas. Czasami jest to nadmiar energii w głowie. Wystarczy parę ruchów oczyszczających, wyrównanie energii w głowie, udrażnianie przepływu, rozluźnienie pasa barkowego w kanałach energetycznych. Często jest to wystarczające. Taka moja ciekawość, czy zdarza się panu, jeśli pan ma wolny czas, na przykład, nie wiem, czyta pan gazetę, ogląda telewizję, słyszy pan o jakichś problemach kogoś, czy sam z siebie pan stara mu się pomóc, nie, na przykład? Nie. My uważamy, że jeżeli nie ma woli drugiego człowieka, nie należy w ogóle dotykać go energetycznie. Nie. Tutaj bez zgody drugiego człowieka są wyjątki. Oczywiście, kiedy przychodzi matka, bo dziecko leży w szpitalu, czy dorosła osoba, ja często jeżdżę do szpitala. Czasami lekarze mają trudności z wybudzeniem. Zdarzało mi się, że pomogłem.
Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Moim i państwa gościem był pan Jerzy Strączyński, bioenergoterapeuta.